Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, 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 bardzo serdecznie. Ja nazywam się Michał, witam was w nowej serii na moim kanale. Zagrajmy w Spyro the Dragon lub też Spyro 1. I jedna rzecz mi tutaj bardzo nie pasuje, nawet kilka. Pierwsza z tych rzeczy to jest wygładzenie grafiki, wyłącz. O, zdecydowanie lepiej ten Spyro wygląda. A druga rzecz... O, przy okazji demko się odpala, ale to nie jest ta druga rzecz, którą chciałem powiedzieć. Druga rzecz jest taka, że jak widzicie, już lepiej wygląda ten ekran. Nie ma tutaj żadnych czarnych, kurde, prostokątów wokół, żadnych czarnych pasków, ani innych tego typu dupereli. Tak więc, jak już wspominałem na Spyro 2, to tak, to jest następny let's play, który robimy, czyli Spyro 1. Trzeba się zabrać za najpierwsiejszą część z serii Spyro. Poza tym warto byłoby odświeżyć sobie tę serię, ponieważ jak pamiętam, mój let's play z 2015 roku nie był jakoś super wybitny i wiem, że na przestrzeni lat jestem w stanie go zrobić lepiej, tak jak to zrobiłem w przypadku Spyro 2, więc tak też i zrobimy. Tak więc zaczynamy przygody, kurcze pieczone, naszego znanego smoka Spyro i tym razem poznamy, jak wyglądała fabuła najpierwszej gry Spyro. Tak więc bez zbędnego przedłużania, szybka synchronizacja. Prawo, lewo, prawo, lewo. Let's go. Lecimy z koksem. Zobaczmy, co tu się będzie odpierdzielać. W świecie smoków. Okay, rolling. Oh, it's been peaceful here in the five worlds, or is it six? For a dragon's age. We now have 12,000 treasure, or is it 14,000? What about this Ganasty Ganork character? Now I understand he's found a magic spell to turn gems into warriors for his cause. I'll take that question. Nasty Nork is a simple creature. Simple! He has been contained in a remote world and is no threat to the Dragon Kingdom. No threat! Besides, he is ugly. That does it! Looks like I've got some things to do. Istnieją pewne istotne różnice między dwoma wersjami demonstracyjnymi. W pierwszej wersji dema, zamiast muzyki przypisanej do Artisans, leci muzyka z menu głównego. W kodzie gry można odpalić przerywnik smoka o imieniu Argus w wersji demonstracyjnej. Lecz co ciekawe, platforma, na której znajdował się wcześniej wspomniany smok, nie istnieje. Co ma oczywiście sens, gdyż Toast jest niedostępny w wersji demonstracyjnej. Town Square oraz Sunny Flight są niedostępne, a balonista nie może cię zabrać do innych światów, dopóki nie zostanie wydana pełna wersja gry. Wiedzieliście o tym, że Spyro poprzez utonięcie może umrzeć? Co jest interesujące, zważywszy na to, że twórcy w późniejszych grach tak skonstruowali światy, aby gracz nie mógł umrzeć w hubie. Jest pewna brama, która, jak widzicie na załączonym obrazku w finalnej wersji gry, jest wielkimi drzwiami. Natomiast nie wiem, czy wiecie o tym, ale w wersji demonstracyjnej tutaj zamiast wielkich drzwi właśnie byłaby wspomniana wielka brama. Co ciekawe, w Reignited Trilogy zamiast wielkich drzwi jest właśnie brama, która pierwotnie miała również być w oryginalnej grze. No, nasza przygoda, jak widzicie, bardzo szybko się zaczęła, aczkolwiek ja tutaj bym zmienił pewne rzeczy. Mianowicie tak, kamerę bym sobie zostawił na aktywną, vibration sobie wyłączamy, nie chcemy mieć żadnych... Wyłączamy, przepraszam najmocniej. Nie mam zamiaru mieć żadnych wibracji podczas tego let's playa i ja bym tak delikatnie sobie ściszył sound efekty lub efekty dźwiękowe, natomiast muzykę bym zostawił sobie na maksa, bo czemu by nie? Niech muzyka będzie troszkę głośniejsza, niech tutaj da nam troszeczkę czadu ta muzyka. Więc tak, jeżeli chodzi o fabuła gry jest następująca. Smoki sobie tutaj żyły w swoim smoczym świecie, wszystko fajnie i tak dalej, ale zaczęły... Jeden ze smoków, który udzielał wywiadu, został zapytany o niejakiego gnieznośnego gnorka lub po prostu w oryginale Nastiego Norka.
No i zaczęły smoki oczywiście wypowiadać się o nim w bardzo negatywny sposób. Zaczęły po prostu sobie w nadzwyczajnym świecie z niego robić jaja i sobie zaczęły z niego drwić. No i koniec końców Nasty Nork się wkurwił, bardzo brzydko mówiąc, i postanowił rzucić zaklęcie na te smoki, przez co zaczynamy tak naprawdę fabułę tej gry. Naszym zadaniem w tej grze jest uratowanie 80 smoków z tego całego czaru Nastiego Norka oraz zebranie 14 tysięcy bodajże klejnotów, tak więc no mamy co do roboty w tej grze. Jest to dla mnie bardzo nostalgiczna gra, ponieważ w Spyro 1, tak jak w Spyro 2, zagrywałem się bardzo, bardzo, bardzo dużo razy. No i lubię często wracać do Spyro 1 i oryginalnego, i Reignited Trilogy. I swoją drogą to jest nasz pierwszy świat macierzysty, który nazywa się Artisans. Tutaj na dole będziecie mieli japońską nazwę, gdyż z tego co wiem, Artisans ma chyba jakąś japońską nazwę, a jeżeli nie ma, no to zignorujcie mój komunikat, który powiedziałem przed chwilą. I niestety to nie są jeszcze czasy Spyro 2, gdzie kiedy się tam spaliło 10 owcę, no to dostawało się życie, ponieważ życia są pochowane w tak zwanych skrzynkach. Panie się zapytacie, co to są za skrzynki? Przecież ja znam, kurczę, pieczone te słoiki, no nie? Jak najbardziej, znasz słoiki, jeden z drugim. Aczkolwiek w tej części mamy takie oto skrzynki. Jak sobie staniemy tutaj, o, patrzcie, widzicie, ta skrzynka ma oczy. I kiedy zaatakujemy, to wylatuje taka srebrna statuetka i dostajemy życie. Oczywiście życie też możemy w inny sposób zdobyć, na przykład jeżeli będziemy zdobywać tak zwane kule magnetyczne. Pewnie się zapytacie, co to są za kule magnetyczne? Ja wam odpowiem, że te kule magnetyczne wam dopiero pokażę, jak będziemy sobie tutaj... wrócimy do Artisans, czyli do tego tutaj świata macierzystego, a teraz sobie skupmy się na zbieraniu klejnotów. I może wytłumaczę zasady tego let's playa, ponieważ ten let's play, w przeciwieństwie do mojego oryginalnego let's playa sprzed 8 lat, no, sprzed 8 lat, troszkę się będzie tutaj wszystko różnić, ale to spokojnie, przejdę do tego za sekundkę, dosłownie za sekundkę. Jeżeli chodzi o moje wspomnienia ze Spyro 1, no to bardzo dobra gierka, bardzo uwielbiam i mam miłe wspomnienia, bardzo lubię wracać do tego tytułu. Też uważam, że fajne jest demo Spyro 1 i beta Spyro 1. Oczywiście demo ma tylko dostępne 3 poziomy, z czego Town Square jest z jakiegoś powodu przeniesiony. Ten poziom, który tutaj widzicie, to w demku jest przeniesiony. Tak jakby gra chciała nam zasugerować, że Town Square miało być w zupełnie innym miejscu niż w finalnej wersji. No i kilka poziomów jest zablokowanych. Z tego co wiem, demo ma chyba dostępne tylko 3 poziomy. Ale nie jestem w stanie wam teraz tego nie jestem w stanie wam teraz tego obiecać, dlatego że ja niestety nie pamiętam, bo ja ostatni raz w demo grałem, kiedy robiłem jednoodcinkowca na kanale. Zresztą, jeśli se przypomnę, no to najwyżej pojawi się adnotacja, albo w, nie wiem, w przypiętym komentarzu się odniosę do tego i tyle. Tak więc teraz ja mogę zamknąć swoją paszczę, bardzo brzydko mówiąc, a wy słuchajcie sobie soundtracku z Artisans, ponieważ jest on po prostu, uważam, zajebisty. Teraz ja zamykam się, wysłuchajcie, a ja tutaj szukam klejnocików, ponieważ chcemy zrobić 100%, bo będziemy robili 100% w tej grze. A nawet 120% chciałbym to tak też podkreślić. 120% będziemy robić w tej gierce. No, i mamy 100%, wszystkie klejnoty zebrane, więc teraz możemy podejść do pierwszego smoka i go uratować. Okej, to podchodzimy.
Nestor! Siemanko, Nestor! Thank you for releasing me, Spyro. Free 10 dragons in the artisan world. Then find the balloonist. He'll transport you to the next world. What about Nasty Nork? I'm going after him. Find dragons first. That's all I can tell you. No, naszym pierwszym smokiem jest Nestor. Ogólnie, jak słyszycie, Spyro ma troszkę innego aktora głosowego. Tak jak już wam powiedziałem, w Spyro 2 to również się powtórzę. W Spyro 2 był zupełnie inny aktor głosowy. Natomiast w Spyro 1 nie pamiętam, kto poddawał głos Spyro. Natomiast no, jest zdecydowana różnica. Spyro tutaj brzmi, jakby miał przynajmniej tak z 10 lat. Natomiast w Spyro 2 Spyro brzmiał, jakby miał przynajmniej tak z 16 lat. No, nie oszukujmy się, taka jest prawda. Cool Flash, do that again. The artisan's boss is through a portal in the dragon mouth. But you are not yet ready, Spyro. First you must complete one of the other artisan lands. Okej, okay, ten smok wytłumaczył, że ta wielka głowa smocza, o właśnie ta tutaj, o, to jest brama do bossa. No i żeby odblokować tę bramę do bossa, no to no, potrzebujemy trochę rzeczy tutaj ogarnąć. Z kolei Nestor nam opowiadał o tym, że żeby dostać się do gnieznośnego gnorka lub nastiego norka, sorry, że ja tutaj tak będę przeplatał polskie imię z angielskim imieniem, ale jestem trochę też przyzwyczajony do Reignited Trilogy, które wyszło w 2018 roku, czyli odświeżona trylogia na Playaka 4 i Xboxa i inne tego typu konsole. No, no to z racji tego jestem trochę przyzwyczajony do tej polskiej nazwy, ale czasami będę mówił tak, czasami będę tak. Wracając do tematu, Nestor nas tutaj poinformował, że aby dostać się do nastiego norka, no to potrzebujemy no troszeczkę rzeczy do roboty, niestety. Musimy trochę tych smoków uratować i kilka innych rzeczy porobić. I też nie przyzwyczajajcie się, że smoki będą tutaj nie wiadomo jak rozgadane, bo 90% smoków, jedyne co ci będzie mówić to thank you for releasing me, czyli na polskie jest po prostu dziękuję, że mnie uratowałeś, a teraz spierdalaj. Tak na polskie, jak ja bym miał przetłumaczyć. Delbin, siema! Where's Nasty Nork? I'll torch him! Keep your horns on, Spyro! You have much to learn first! Do you know what the dragonfly following you is doing? His name is Sparks, and he's helping and protecting you! Keep an eye on him and see what I mean! Uroki PlayStation 1, widzicie to? Widzicie tę wodę? Ta woda się zatrzymała podczas tej cutscenki. To są właśnie uroki PlayStation 1. Ale dobra, Delbin nam tutaj nas troszeczkę uspokoił. Nasz zapęd do padnięcia nastiego norka. Because wspomniał nam o tak zwanej ważce, która tutaj lata obok Spyro. I ta ważka ma na imię Sparks, jak wszyscy dobrze wiemy. I Sparks robi nam za tak zwanego aku-aku. Co prawda nie mamy nieśmiertelności, ale Sparks jest jako taka postać, która przyjmuje na siebie obrażenia. Kiedy nas ktoś zaatakuje, no to mamy teraz tak naprawdę trzy... Sparks może na siebie trzy ataki przyjąć. Jeśli teraz zostanę zaatakowany, Sparks zmieni kolor na niebieski, czyli będzie miał tylko już dwa ataki, które może przyjąć. Potem z niebieskiego przejdzie na zielony i będzie mógł tylko jeden atak przyjąć. Później z zielonego zniknie, czyli wtedy będziemy już na hita. I kiedy będziemy na hita, tracimy życie. Mam nadzieję, że to dobrze wytłumaczyłem. A teraz Thomas! Thomas! Hey Spyro, press the jump button twice to glide. And don't be afraid. Afraid? Of what? Falling from high mountain peaks, plummeting into prehistoric glaciers? Oh, that. Ten z kolei gadał o jakichś latających tam, kurde, tych. Nie, no kurde, gość jest odklejony od rzeczywistości. W ogóle nie kumam, o co mu chodzi. I niestety, w przeciwieństwie do Spyro 2, troszkę ciężko jest się domyślać, kiedy zrobimy 100%. Natomiast, kiedy wciśniemy select, teraz widzimy, że zrobiliśmy 100%. I ten świat Artisans nazywa się w domyśle home, czyli dom. A więc, skoro dom mamy zrobiony na 100% lub świat macierzysty, jak chcemy sobie to nazwać, to mamy teraz tak: Stonehill, Town Square, to jest chyba Dark Hollow, o ile dobrze pamiętam.
Tak, Dark Hollow oraz poziom lotniczy i boss. Tak, w tej grze nie mamy żadnych speedwayów, mamy tak zwane poziomy lotnicze. Jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do poziomów lotniczych, znaczy speedwayów, no to przykro mi, tutaj mamy poziom lotniczy. I tak jak większość zagrajmerów swój let's play zaczyna tak naprawdę od Stonehill, ja zacznę od Dark Hollow. A czemu by nie? Będę się wyróżniał, w przeciwieństwie do innych. Tak więc, let's go! Tutaj na dole będzie japońska nazwa, bo na pewno jakaś jest. No i co? Lecimy z koksem, proszę państwa. W jednej z wersji demonstracyjnej zamiast muzyki tego poziomu leci muzyka z napisów końcowych. W wersji demonstracyjnej, jak uratujemy smoki, zostaniemy ponownie przywitani nie cutscenką, w której smok nam podziękuje, a tekstem wyświetlanym na ekranie. Uwielbiam klimat tego poziomu. Soundtrack i sam w sobie klimat jest po prostu nieziemski. Ale niestety, jako że jest to wersja amerykańska na europejskim PSN-ie, to niestety będą pewne problemy z soundtrackiem. Mianowicie soundtrack będzie się troszeczkę lagował. Więc za to niestety mogę co jedynie przeprosić. Nic więcej nie mogę zrobić, ponieważ no to są niestety uroki grania na PS3 w gry z PS1, a przynajmniej w Spyro. Na PS1, ponieważ Spyro ma tylko taki problem, bo Crash takich problemów nie ma. Ponieważ Crash dostał europejskie wersje. Jestem z powrotem. Aż mnie na chwilę zamazało. Musiałem kichnąć sobie. A, bo miałem w ogóle tłumaczyć zasady tego let's playa. Bo są nowe zasady tego let's playa. Więc, w przeciwieństwie do let's playa z 2015 roku, tutaj zrobimy sobie coś innego. Mianowicie, mój plan jest taki, przynajmniej zrobię tak chyba z pierwszymi dwoma światami, ale nie wiem, jak zrobię z pozostałymi. Natomiast mój plan jest taki, aby robić odcinek co świat. Czyli na przykład pierwszy odcinek lub pierwsza część, jak chcemy sobie to nazwać, to byłby Artisans w całości. Drugi odcinek lub druga część to byłby następny świat, czyli tam Peacemaker. Potem trzeci odcinek to byłby Magic Crafters. Czwarty... Beastmaker, tak chyba? Bo był... Peacekeeper i ten... I Beastmaker chyba, tak one się nazywały, nie pamiętam. Nie pamiętam drugiej i czwartej nazwy świata. No piąty świat to jest ten... Dreamweavers. No i ten, i szósty świat to jest kwatera Gnastiego Norka, nie? Jeżeli bym robił takim systemem całą serię, no to ta seria byłaby jedną z krótszych. Ten V2 byłby bardzo krótki, ponieważ trwałby on tylko 6 odcinków, no nie? Jeszcze z żadnym smokiem nie będziemy sobie rozmawiać. W ogóle, jak zauważyliście, to pierwsze poziomy są bardzo krótkie. Znaczy pierwsze poziomy, bardziej pierwszy poziom, ten, który teraz robimy, jest bardzo krótki. Bo jak mogliście zauważyć, byliśmy tak naprawdę bardzo blisko mety. Tak więc no, niestety nie spodziewajcie się, że pierwsze poziomy będą jakieś super długie. I tak, jeszcze smoków nie będziemy ratować, jeszcze sobie odpuścimy ratowanie smoków. Ponieważ teraz chciałbym przejść do wspomnień z dzieciństwa, jeżeli chodzi o ten poziom. I moje wspomnienia są takie, że nigdy z tym poziomem problemu nie miałem. Ale zawsze lubiłem do tego poziomu wracać, ponieważ ten poziom ma taki swój specyficzny klimat, którego bardzo lubię i szanuję. Specyficzny, bardzo taki, no, urokliwy jest ten poziom. Ta muzyka też wiele robi i samo to, że ten poziom się tak w nocy dzieje, to jest takie fajna sprawa. Ja w ogóle bardzo nocne poziomy lubię w grach wideo. No i mamy kluczyk. I to jeszcze nie są te czasy, gdzie pojawiła się tak zwana waza ze znakiem zapytania, która robi nam za wazę, którą musimy znaleźć w
trybie natychmiastowym. I że musimy, wiecie, przez większość leveli tak naprawdę. Przez większość levelu musimy tak naprawdę wracać. Więc, no wiecie, o co chodzi. No to nie są jeszcze te czasy tej wazy, tak więc waza niestety na tę chwilę jeszcze nie istnieje, jeszcze nie została wprowadzona przez Insomniac Games. Dobra, mamy wszystkie tutaj klejnoty zebrane, więc teraz pozostaje nam tylko co jedynie uratować smoki i wyjść z poziomu. Z tego poziomu wyjdziemy legitnie, czyli przez portal, ale już w późniejszych poziomach nie będziemy tego robić, ponieważ aby odblokować tą wielką głowę ze smokiem, musimy przynajmniej z jednego poziomu raz wyjść legalnie. Legalnie, czyli po prostu przez portal. A teraz ratujmy pierwszego smoka w tym poziomie. Jest to Alban! Doktor Alban! Oh, it's you! I wasn't sure if you'd escape those annoying little creatures. Of course they wouldn't bother me, but here's a hint. Metal armor is fireproof, but a charge attack will take care of them. On coś tutaj o charge'u wspomniał. Charge, czyli... Tak przynajmniej mi się wydaje, że on o charge'u wspomniał. Ale no mogę się mylić oczywiście, że tak. Nie jestem wszechomylny, wszechwiedzący. Ale jeżeli chcecie, możecie się podzielić wspomnieniami z tego poziomu. Byłbym bardzo wdzięczny, jeżeli byście napisali, co sądzicie o poziomie Dark Hollow. Psst, Spyro. Want to know a secret? Use the triangle button when you want to zoom in and look around. Oh, your secret's safe with me. W sumie ten smok powiedział coś o sekrecie. Coś wspomniał o sekrecie, ale nie bardzo pamiętam, co to dokładnie było. Niestety za cicho mam telewizor, żeby dokładnie zrozumieć. Mniej więcej coś tam pojedynczego zrozumiałem. Ale no pewnie, jeżeli nie zrozumiałem, no to będziecie mieli tutaj wytłumaczenie za chwilę, co nie? A więc podejdźmy do tego ostatniego smoka. Darius! O, Darius! Big enemies like this Gnork with the club cannot be charged, but a quick flame, that should defeat them. On tu chyba wspomniał o ogniu, że możemy oczywiście powodować, że każdemu będą płonąć nerki aż. Ale no nie warto czasami spamować tym ogniem. Lepiej oszczędzać sobie ten ogień. No i patrzcie, mamy poziom zrobiony na 100%, tak więc co tutaj najwięcej mogę powiedzieć? Możemy sobie stąd spierdalać! I przy okazji co do Dariusa, no to dlaczego tak zareagowałem, to prosta sprawa. Jest taka postać w Need for Speedzie Carbon, która nazywa się Darius i jest dupkiem. Tak mogę tylko powiedzieć. Jest on po prostu przebrzydłym, obrzydliwym dupkiem. O, i to są te magnetyczne kule. Ogólnie jest szansa w skali od, jak mam tak procentowo powiedzieć, to jest 40% szans, że może wam od razu wylecieć statuetka Spyro. Nie musi, ale może wylecieć. Od razu. Jak go tak będziemy cisnąć, no nie? Ale jeśli te koraliki, które się teraz srebrne pojawiły, zapełnią kółko, no to dostaniemy dodatkowe życie. Tak więc warto, myślę, że w ten sposób atakować przeciwników, co nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. No niestety, mi nie zawsze wychodzi zdobycie od razu tego życia, a szkoda. Przydałoby się dodatkowe życie, nie powiem, że nie. No i co, za chwilę robimy sobie następny poziom. Stonehill sobie zostawimy chyba na sam koniec. Tak chyba będzie najlepiej. I tutaj żadnego przeciwnika nie ma. A nie, przepraszam. Ja coś źle powiedziałem. Ja coś, kurde, pokićkałem chyba. Żeby ta głowa się odblokowała, no to trzeba było chyba wyjść przynajmniej raz z tego. Raz normalnie, legitnie z poziomu. Chyba, że to już mówiłem, a ja się teraz zakręciłem. Co nie byłoby wcale takie głupie, zważywszy na to, że ja czasami mam wrażenie, że o czymś nie wspomniałem, a potem jak sobie tak słucham nagrania, no to się okazuje, że jednak wspomniałem o tym i niepotrzebnie drugi raz wspominam. Tak więc raz jeszcze wam powtórzę tamtą ciekawostkę z Dark Hollow. Mianowicie musicie przynajmniej raz wyjść z poziomu,
aby ta wielka głowa ze smokiem się aktywowała, żebyśmy mieli tak zwanego bossa odblokowanego. Lub bardziej przeciwnika, ponieważ ta gra nie ma bossów. Umówmy się, ale Spyro 1 bossów nie ma. I tym tajnym szyfrem odblokowałem poziom lotniczy, Sunny Flight, ale my do Sunny Flight jeszcze iść nie będziemy, ponieważ mamy do zrobienia Town Square, jak i Stonehill. Tak więc, no trzeba będzie któryś z tych poziomów wybrać. Ja myślę, że chyba wybiorę Town Square, ponieważ czemu nie? Będziemy mieli debiut zresztą nowego przeciwnika tam, który później pojawi się po raz kolejny w Spyro Trójce, tak więc warto jednak zobaczyć ten poziom, żeby to wszystko sobie udokumentować, jakkolwiek by to nie brzmiało. Tutaj na dole będzie japońska nazwa. No i co, lecimy z koksem, proszę państwa. Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta. W większości wersji demonstracyjnych portal do tego poziomu jest zablokowany poprzez kamienną ścianę. Kiedy w Crash Bandicoot 3 World wpiszemy kod do dema Spyro 1, dowiemy się, że portal do tego poziomu jest w miejscu portalu do Stonehill. W prototypie z czerwca 1998 roku ten poziom używał nieprawidłowej muzyki oraz żaden ze smoków nie miał swojej animacji z dialogiem. Zamiast tego było okno dialogowe z wiadomościami pojawiającymi się na ekranie. No, tak więc jestem z powrotem, chciałem, żebyście sobie trochę posłuchali tego soundtracku. I co teraz? Zaraz uratujemy sobie smoki, na spokojnie. W ogóle to są, jak widzicie, takie... No, Spyro 1 względem Spyro... O, tutaj mieliśmy przy okazji Gnorka. Spyro 1 względem Spyro 2 jest bardzo biedny, co myślę, że większość z osób może zauważyć, że chociażby nie mamy takich wspaniałych umiejętności jak Headbash, czy inne tam znajdźki, znaczy znajdźki, umiejki, które mieliśmy w Spyro 1. Znaczy dwójce, Jezus Mary, co ja mam z tą jedynką? Jedynkę teraz ogrywam. I przy okazji, patrzcie, exit! Możemy do domu wrócić. Serio, to nie są jakieś super długie poziomy. Bym mógł nawet rzec... Ty, ale byłyby jaja, gdyby mnie ten byk wyrzucił do tego, do portalu. Ja bym po prostu sobie, no wiecie, wrócił z powrotem. Generalnie... Coś chciałem powiedzieć i widzicie, ten byk mnie, kurde, wytrącił z równowagi. No, Spyro 1 jest bardzo ubogi względem Spyro 2. Więc, no niestety, nie można się zbyt wiele spodziewać w tej części. O, i przy okazji, oto debiut nowego przeciwnika, czyli Złodziejaszek. Wszyscy wiemy, na czym Złodziejaszek polega. Złodziejaszek jest po prostu chujem wrednym, który kradnie smoczy jaja, więc trzeba skopać mu zadek, bo jest śmieciem. I trzeba go jak śmiecie traktować. Ja go bardzo nie lubiłem i bardzo się denerwowałem, jak byłem mały. Ten poziom bardzo ogólnie lubiłem za dzieciaka, natomiast nie lubiłem nigdy ścigać tego gnojka, bo mnie zawsze wkurwiał. Tak bardzo łagodnie mówiąc. Naprawdę najłagodniej jak się da, to właśnie określiłem, jak bardzo mnie ten typek denerwował. I bardzo mi się też podoba to, że poza Gnorkami jeszcze tutaj są inni przeciwnicy, którzy dają możliwość sobie wzięcia tych klejnotów. I proszę bardzo, mamy zrobione 100%, powiedzmy 100%. Teraz można słuchać Tora. Thank you for releasing me. A spierdala, ja tutaj, kurde, w pocie czoła biegnę i cię ratuję, a ty tylko jesteś w stanie mi tyle powiedzieć. Kuźwa, co za typ. O, Alvar. Spyro, did you see a man dressed in blue running around here? He's a thief!
and he's stolen a dragon egg. You've got to track him down and get that egg. Run! Run! I'm getting a little winded. On to akurat wspomniał o tym złodzieju jajek. Dosłownie, że jest taki debil jak złodziej jajek i on po prostu se kradnie smocze jaja i mamy go... jak on to powiedział? Biegnij! 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 Dosłownie, tak on powiedział. Jezu, ja mam za dużo pozytywnej energii ostatnio w tych let's playach. Naprawdę, za dużo pozytywnej energii. Ale wiecie, o co chodzi. No wiecie, co on powiedział. Ja tylko go tutaj musiałem troszeczkę tak delikatnie sparodiować. O ty chuju jeden. O ty kurwo jedna. Co ty żeś zrobił? Thanks, Spyro. I had the worst itch on the tip of my wing. Did you know that you get your longest glides by pressing X at the very top of your jump? Devlin. Śmieszne imię. No to pozostaje nam tylko 70 smoków przy okazji do uratowania. Czy coś chciałem jeszcze powiedzieć? Nie, chyba tyle. Jeszcze tylko jednego smoka musimy uratować. I ja chyba nawet wiem, którego. Na początku poziomu jest. Ale ty byłeś kurde słaby. Patrz jak ja cię porobiłem, gościu, w ogóle. Z czym do ludzi, z czym do smoków tutaj wyskakujesz? Weź ty mi powiedz. Weź ty mi powiedz, kurde, po co ty tak cwaniakowałeś? Że aż się przeliczyłeś. Po co ci to było? Po co? Nils! Welcome to Town Square, Spyro. Begin exploring by gliding to that area with the bulls. Use the L2 and R2 buttons to get a good look. No to tutaj tylko zostaliśmy przywitani, że witaj w poziomie Town Square. Jak będziesz używał L2 i R2, no to będziesz mógł sobie obracać kamerę. Super, dziękuję za tą poradę, kapitanie Obvious. Naprawdę nie domyśliłbym się, że L2 i R2 mogę obracać kamerę. Serio, dziękuję ci za tak oczywistą ciekawostkę. A tak serio, no jest to dosyć przydatna ciekawostka, ponieważ, no nie oszukujmy się, dla dzieci, które pierwszy raz grają w Spyro, no jest to jakaś tam wskazówka, nie oszukujmy się. Może zdobędę kurde statuetkę i bym miał wtedy 9 żyć. To by było fajne. Dawaj mi statuetkę! Ty mi daj statuetkę! No i nie dostałem statuetki, ja pierdzielę, no. Chamstwo w państwie! Ale ósme życie mam i to jest najważniejsze. To co, może robimy teraz tak dla odmiany ten poziom lotniczy, co? Tak mi się wydaje. Przed ostatnim poziomem. Ponieważ tak, Stonehill jest ostatnim poziomem, zanim ruszymy na bossa. Tak więc, tak dla odmiany Sunny Flight, czemu by nie? Tu na dole będzie japońska nazwa. A myślę, że jakaś jest, więc... Lecimy z koksem. W niektórych wersjach demonstracyjnych ten poziom nazywa się po prostu latanie. Propos w ogóle wersji japońskiej, sobie tak teraz porozmawiamy, bo czemu by nie, warto byłoby tutaj nakreślić pewien problem z wersją japońską, ponieważ Spyro w Spyro. Generalnie co chciałem powiedzieć, Spyro w Japonii niestety nie odniósł takiego samego sukcesu jak Crash, znaczy w pewnym sensie odniósł, ale... Znowu mi się kichło. Musiałem aż kurde naprawdę przerwać mą wypowiedź. Na czym to ja skończyłem? A, sukces. Spyro w Japonii taki delikatny sukces odniósł, ale... To jest... Spyro w Japonii był bardzo uznawany za taką najgorszą kompilację, jaka kiedykolwiek mogła powstać.
Generalnie nie wspominałem o tym Spyro 2, a mogłem o tym wspomnieć, ale wspomnę to w tej części, w tym let's playu. Pamiętacie, jak graliśmy sobie w grę w trakcie gameplayu? Było coś takiego, że jak odwracałeś kamerę, no to Spyro miał taki wkurwiony, zły wyraz twarzy, taki wściekły wręcz. Jasna sprawa, tak było. W Spyro 2 japońskiej Spyro ma normalny wyraz twarzy, co sygnalizuje, że jednak coś jest troszeczkę nie tak z tą wersją japońską, co nie? Niby pierdoła, ale jednak od pierdół się zawsze zaczyna. Otóż, to jest znak, że Spyro miał ostatnią swoją część w Japonii jako Spyro 2, ponieważ niestety nie odniósł w Japonii Spyro sukcesu, z tego względu, że w przeciwieństwie do Crasha, Spyro miał bardzo mocny downgrade. Nie dość, że gry były wolne, wolniejsze niż standardy wymagają. I dlaczego odjebałem taką fasadę w tym momencie? Weźcie mi powiedzcie. Dobra, mamy wszystkie ogarnięte, super. W ogóle też tak wspomnę jako taką mini ciekawostkę, że Sparks w tym poziomie w ogóle jest zbanowany. Tak więc nie ma możliwości mieć Sparksa, ponieważ Spyro jest w tych poziomach lotniczych na hita. Tak więc no niestety, ale cóż mogę poradzić więcej. Wracając do tematu, mogę teraz wrócić już do tego tematu. No generalnie jeżeli chodzi właśnie o Spyro, no to Spyro w Japonii nie odniósł sukcesu przez kamerę izometryczną. Dla osób, co nie wiedzą, co to jest kamera izometryczna, to już śpieszę z odpowiedzią. Generalnie kamera izometryczna polega na tym, że masz widok z lotu ptaka. I jest to bardzo uciążliwe. Jest to bardzo uciążliwe grając w takie gry jak Spyro, gdyż kamera właśnie powinna wyglądać tak, jak teraz wygląda. Możesz ją sobie swobodnie kontrolować i nie ma żadnego problemu. Natomiast w wersji japońskiej kamera jest twoim kurwa największym wrogiem. Czymś, co tak naprawdę powoduje, że masz ochotę sobie, tak bardzo łagodnie mówiąc, strzelić kopytami. Taką masz wtedy ochotę sobie kurwa strzelić kopytami, no nie? Ja niestety słyszałem kiedyś o takim micie, za czasów jak była taka platforma streamingowa jak Hitbox. Słyszałem kiedyś o takim micie, że ponoć jak się w wersji japońskiej zrobi 120%, no to zwykła kamera się odblokuje. Ta najzwyklejsza, która kurwa powinna być od początku gry odblokowana. No i ja, nie wiem czemu mi się wtedy coś w mózgu chyba spaliło, uwierzyłem w ten mit i zrobiłem 3-częściowego streama ze Spyro. O! I widzicie, życie wypadło. Czyli te 40% jest oczywiście jak najbardziej prawdą. No i ja zrobiłem tego streama z wersji japońskiej Spyro 1. I jakież było kurwa moje zdziwienie, jak się okazało, że jednak to wszystko to było zwyczajne pierdolenie jakiegoś randoma z sieci. A ja w to uwierzyłem, łyknąłem to niczym pelikan i robiłem z tego 3 streamy po 3 godziny albo po 2,5 godziny, co razem wyszło 9 godzin, czyli 9 godzin straciłem na robienie streama ze Spyro japońskiego jedynki, tylko po to, żeby na sam koniec gry dostać jednym wielkim strzałem w pysk. Naprawdę, serio. Przez ten cały trud, mękę i cierpienia coś takiego się właśnie wydarzyło i ja naprawdę wtedy byłem zniechęcony do japońskiej wersji Spyro 1. I są z tego zapisy na kanale Archiwum Live'ów pomidorowego.pl. Możecie tam znaleźć. A teraz Stonehill, pierwszy poziom, który powinniśmy na początku zrobić. Tu macie japońską nazwę tego poziomu. No i cóż, lecimy z koksem. Yeah.
taki mały sekrecik tutaj, jak widzicie, za exitem do świata macierzystego. Tak więc, no jak widzicie, no nie był to zbyt długi poziom. A tak serio, no to ten poziom, znaczy no nie jest długi, no nie oszukujmy się. No ma tutaj jeszcze tutaj rozwidlenie, a raczej taki korytarzyk do smoka oraz klejnotów, które sobie w tym momencie w trybie natychmiastowym zbierzemy. No i jest jeszcze inna sekwencja, którą również pokażę, a raczej sekcja, to chciałem w sumie powiedzieć. Jeżeli chodzi o moje wspomnienia ze Stonehill, no to nie mam jakichś kurde szczególnych wspomnień. Tak samo jak, znaczy Stone Square, no to nie lubiłem tego kurde Downa biegającego z jajkiem. Zresztą ten Down też będzie w tym poziomie. On na początku zresztą debiutuje w tym poziomie, tak więc no, trochę w odwrotnej kolejności wam pokazuję te poziomy, no ale trudno się mówi. Chcę troszeczkę wyjść przed szereg. No i tak naprawdę tutaj mamy ostatnie rozwidlenie i tak to cały poziom jest już zwiedzony. No tutaj nie ma zbytnio co pokazywać. Znaczy, nie ma zbytnio co się podniecać długością poziomu, bo poziom nie jest długi. I jeżeli chodzi o system zbierania żyć, no to tutaj właśnie on polega, tak jak już wcześniej wspomniałem, na tych statuetkach, które są w skrzynkach, jak i na zbieraniu tych magicznych kul. Natomiast w Spyro Reignited Trilogy, czyli w remake'u Spyro 1, normalnie dostawało się za 10. uderzeniem pasywnego zwierzątka, ponieważ pasywne zwierzątka to są m.in. te owce i inne zwierzątka, które ci tak naprawdę krzywdy nie zrobią. Dlatego ja na to mówię takie pasywne zwierzątka, ponieważ one ci nigdy krzywdy nie zrobią, a jak je się zaatakuje, no to zdobywa się motylka i ma się dzięki temu... Sparksa się dzięki temu leczy. No i kiedy się wyleczy Sparksa 9 raz, to za 10 razem wyleci niebieski motyl, który da ci życie. Ale to tylko w Reignited Trilogy, czyli w tak zwanym remake'u, ponieważ niestety, ale w nie remake'u takie rzeczy, no niestety nie istnieją. A szkoda, bo mogłyby istnieć, a nie istnieją, bo twórcy chcieli utrudnić grę. Nie no, nie chcieli utrudnić gry, tylko po prostu, no nie wpadli raczej na to, no nie oszukujmy się. Tutaj mamy skrzyneczkę, dwa klejnociki. Jeszcze pod... O! Chodź tu, śmieciu! Chodź tu, śmieciu! Wracaj tu! No! Został pociśnięty. Tak jak powinien być ciśnięty. Dokładnie tak. No i tutaj nam już ostatnie klejnoty brakują. I superancko. Ogólnie też taka mini ciekawostka. Jak widzicie, mamy tutaj takie obeliski kamienne. I pewnie ktoś sobie może pomyśleć: o, obeliski kamienne, tam mamy ocean, a raczej morze, więc przejdę sobie na to morze, wykąpię się lub cokolwiek, pobawię się kaczuszką. I siema console player. No nie wiem, pobawię się kaczuszką, porobię bąbelki wodne i tak dalej, co nie? Otóż nie. To jest niewidzialna brama, która nie pozwala nam wręcz iść dalej. Robi tak zwane stop i tyle z zabawy. Tak więc nie pozostaje nam nic innego jak teraz ratowanie smoków. Tak więc let's go, zaczynajmy. Gavin! Ela! Watch the dragonfly, Spyro. His color indicates his power. When he eats butterflies, he stays strong. Like me. Sure. No! Ela Gavin, albo po prostu Gavin, wspomniał o tym, żebyśmy zbierali te motyle, gdyż dzięki temu Sparks będzie coraz silniejszy i... Zresztą Spyro też będzie coraz silniejszy, bo będzie więcej obrażeń na siebie przyjmował. Dobra, let's go! Lindar!
When you free a dragon or step on one of their platforms, you're saving your progress. That could be useful if you run into trouble. Not that you ever run into trouble, Spyro. On tu powiedział bardzo mądrą rzecz, mianowicie te platformy po smokach, o właśnie te tutaj, te, gdzie jest tutaj wróżka. Jeszcze nie Zał, bo Zał dopiero od drugiej części się pojawiła. Kiedy wejdziemy na te platformy, mamy trzy opcje. Możemy zasejwować grę, możemy puścić raz jeszcze dialog smoka, albo kontynuować. No niestety wróżka do nas nie zwraca się normalnie, w sensie nie ma żadnej aktorki głosowej, tylko po prostu sobie tak ostoi. I mamy chyba jeszcze dwa smoki, tak. Czyli musimy się cofnąć teraz na chyba początek, bo chyba na początku nie ratowałem smoka. O, tutaj właśnie nie ratowałem smoka. Więc podejdźmy do tego oto jegomościa i niech nam tutaj się powymądrza. Czemu by nie? Spyro, my friend, how about a hint on gliding? You bet. For the longest glide, press the X button at the top of a jump and try pressing the triangle button to drop down in mid-flight. Dobra, on tutaj nam tłumaczył, co to znaczy glide. A glide, czyli po prostu, żeby wykonać glide, musimy wcisnąć X, zrobić tak i trójkąt. To jest wszystko, jeżeli chodzi o glide. Tak więc jeszcze jedna postać, jeszcze jeden smok. Jeszcze jeden! O, tutaj jest, siema! Astor! After you freed all the dragons, pass through this fancy vortex thingamajigger. It'll take you back to the artisan home. But first let me tell you a story. No thanks, see ya! Heh, ale Spyro, ty jesteś burak jeden, nie? Ten chłop chciał tutaj jakąś historię opowiedzieć, a ty stwierdziłeś, nie, nie dzięki, elo, trzymaj się. W sumie ja też nie chciałem tego pierdolenia i farmazonów słuchać. Tak więc, exit level, dziękuję za uwagę. Mogliśmy wyjść oczywiście w normalny sposób, ale my jesteśmy nienormalni i wychodzimy w nienormalny sposób. Ty, ale światłość została, nie? Ja pierdzielę. Dobrze. Dawaj mi życie! No, dobra, dzięki, ale chcę inne życie dostać. Te kuleczki też mogą być, ale chcę inne życie. Ja chcę inne życie. No i Gnork mi nie dał życia. Ale to jest scumbag jeden. Ale jak wyjdziemy sobie z poziomu, to sobie weźmiemy. Może nam się uda kolejną statuetkę zgarnąć. Jak go, kurde, spalimy mu nerki i nie wiem, co mu zrobimy. O! Czarna trawa tutaj się wydarzyła. Czarna trawa, śmieszna sprawa. No i dobra, mamy tak naprawdę wszystkie poziomy zrobione. Łącznie z światem macierzystym, którego zrobiliśmy na 100%. Więc nie pozostaje nam nic innego, jak skopać dupę naszemu pierwszemu bossowi, a raczej bossowi, który nazywa się Toasty. Tak więc, let's go! Toasty ma też bardzo ładny soundtrack swoją drogą. Bardzo mi się on podoba. Zresztą posłuchajcie sobie sami. W niektórych wersjach demonstracyjnych portal do Toastiego nazywa się po prostu Boss i wykorzystuje muzykę z poziomu Ice Cavern. Muzyka Toastiego jest również w innym poziomie wykorzystana, ale w jakim to dopiero później zobaczycie. No, niestety ten soundtrack i ten poziom w ogóle nie przypomina tak jakby bossa, tylko bardziej jakbyśmy robili nowy poziom. Jak widzicie, jest tutaj debiut czarodziejów i wilków, a raczej psów, które
nas atakują w taki sposób, a nie inny. I no nie trudno jest się chyba domyśleć, że za dzieciaka nie lubiłem tych wilków, tych psów, whatever. Bardzo mnie one drażniły i tak ogólnie to poziom bardzo lubię, nie? Ale tych wilków nie lubiłem bardzo, bardzo mnie one irytowały. Były bardzo nieznośne, tak jak nieznośny Gnork. No jak widzicie, te metalowe skrzynki niestety nie możemy w inny sposób zaatakować, ponieważ musimy po prostu w nie wlecieć. Musimy na pełnej curwie w nie wlecieć i wtedy, kiedy wlecimy na pełnej curwie w nie, no to wtedy już będzie gitara siema. I tak, ten tutaj... O Jezu, przepraszam. O, Nevin, siema! Nasty Nork has put one of his most devious henchmen in charge of the artisan world. Bring him on! I think I smell a barbecue. Be careful, Spyro. This boss has many tricks up his sleeve. To dobry żarcik tutaj wszedł. To dobry żarcik. Te smoki to są naprawdę ładne kawalarze, muszę przyznać. Więc tak, co tutaj ten smok powiedział? Smok powiedział, że... No, generalnie to nie chcę nic mówić, ale Nasty Nork wysłał tutaj specjalnych, kurde, swoich sługusów, którzy mają nas powstrzymać od dostania się do niego. I to jest bardzo zabawne, patrząc na to, że... Zaraz zobaczycie, kim jest Toasty. I sami stwierdzicie, czy nie zasługuje on na miano podwładnego Nastiego Norka, czy nie zasługuje, bo w mojej opinii to tak trochę bym średnio bym powiedział. O, i najlepiej tak z daleka atakować te wilkopsy, albo psowilki, jak chcemy sobie to nazwać. Dobra, let's go! To jest właśnie Toasty, w całej okazałości. Ale nie to jest zabawne. Zabawniejsze jest to, co się wydarzy zaraz. Jak zobaczycie, kim jest Toasty. No. Beka, co nie? To była po prostu owca na szczudłach. Naprawdę. To był właśnie nasz pierwszy boss. Ja wiem, jesteście w szoku. Naprawdę to była konfrontacja pełna potu, łez, złości i niejednokrotnie powtarzania słowa na K i na innych tam, kurde, różnych wulgaryzmów wszelakiej jakości. Ale no niestety musimy pożegnać tego bardzo trudnego i wycięciającego bossa. Dziękuję za uwagę. W ten oto sposób zakończyliśmy pierwszy świat. Mamy to z głowy. Możemy sobie nawet zaraz gierkę zapisać w sumie. To nie głupi pomysł też. Ale najpierw dawać mi życie! Dawać mi życie! Na razie mi tylko kulki dają, ale może kurde na ten ostatni będzie miał żyćko w zanadrzu, od razu przygotowane. No niestety też nie miał śmieć. Ale hej, mamy 12 żyć. To jest bardzo dobry wynik. Jak na zakończenie pierwszego świata. I przy okazji żadnego deda, żebym nie strzelił, tak więc... No jest to jakiś wyczyn, proszę państwa. Nie żeby coś. No i dobra, no co? Nie pozostaje nam nic innego jak pożegnanie już Artisans i przejście do Marco Balonisty. Tak, uratowaliśmy smoki, więc możemy teraz lecieć na drugi świat, czyli Peacekeepers. Mogę albo zostać tutaj, albo lecieć na Peacekeepers. Tak więc lecimy na Peacekeepers.
Tu nadal będzie japońska nazwa tego świata. I troszeczkę klimat się zmieni. Bo jak pierwszy świat był taki dosyć spokojny, taki bardzo wprowadzający, to tutaj mamy świat pełen smoków, którzy są żądni wojny. Naprawdę. Słuchać nawet już to po muzyce, po soundtracku, który się tu odpala. I po gnorkach, którzy tym razem mają taki bardzo żołnierski ubiór, strój, whatever, jak chcemy sobie to nazwać. Dobra, podejdźmy do tego pierwszego. Welcome to Peacekeeper, Spyro. Look how our treasure has been turned against us and stolen. Recover our treasure, Spyro. Collect treasure, got it. No, Tytan chce, żebyśmy po prostu kolekcjonowali skarby, które tutaj zbierzemy, ponieważ te smoki poszukują właśnie tych skarbów. No to cóż, tutaj sobie zrobimy małą pauzę. Zapiszę sobie gierkę, czemu by nie. I zobaczę, jak to się wszystko nagrywa i za sekundę do was wracam. Dosłownie za sekundę, dajcie mi... No, 14% gry mam już. Dajcie mi dosłownie sekundkę.